Drugi sparing w sezonie Deki Pelplin, tym razem w swoim mieście z zespołem ze Słupska. Niestety zakończony porażką i to dość wysoką, 108 do 61. Dlaczego tak się wydarzyło? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że był to mecz przedsezonowy. Na pewno jesteśmy na etapie takim, w którym gdzieś tam staramy się próbować, sprawdzać niektóre rozwiązania. Zespół jest nowy, niedograny. Niestety też nie mieliśmy do końca możliwości trenowania razem przez okres przygotowawczy. Trenujemy od 12 sierpnia, ale tak naprawdę Michael Hicks cały czas był w rozjazdach, bo przygotowywał się do Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Marcin Chudy, który również jest ostatnio taką wiodącą postacią polskiej koszykówki 3x3, również brał udział w turniejach. Rafał Komenda jechał na jeden turniej, więc tak naprawdę Mike był na trzech treningach do tej pory, plus grał w jednym meczu sparingowym. Kolejna sprawa jest też taka, że no na tą chwilę boryka się z delikatną kontuzją, która gdzieś tam na pewno hamuje jego postawę na boisku. Natomiast po wczorajszym sparingu otrzymał 7 dni wolnego, aby przede wszystkim odpocząć, bo ma za sobą ciężki sezon w koszykówce 3x3, no i wyleczyć kontuzję. Przeanalizowałem ten mecz dokładnie, siedziałem do czwartej nad ranem i ten mecz oglądałem. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony z tego, jak nasz zespół wyglądał. Mam dla zawodników przygotowane takie wideo, raczej motywujące niż pokazujące błędy, bo do przerwy trzymaliśmy się na 7-8 punktach, no ale trzeba mieć świadomość, że przeciwnik był wysokiej klasy. To jest zespół, który w zeszłym roku zajął 3. miejsce w pierwszej lidze, a przed tym sezonem się wzmocnił. Trafił nam 18 trójek. Nie chcę mówić, że na pewno, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś nam trafił 18 rzutów za 3 w drugiej lidze w tym nadchodzącym sezonie. W zeszłym sezonie to się nie zdarzyło i tak jak powiedziałem, na tą chwilę jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło. W drugiej połowie też jedna sprawa jest taka, że trochę opadliśmy z sił. Zespół przeciwnika miał troszeczkę. Dużo dłuższy skład, dłuższą ławkę. Pewne cele udało się zrealizować, także jest to raczej sparing na tak. Jeżeli chodzi o obecność kibiców na meczu sparingowym, ja powiem szczerze, idąc na mecz, zobaczyć jak to wygląda, zrobić reportaż z tego, spodziewałem się garstki kibiców, a tutaj duże zaskoczenie. Dla nas jest to rewelacyjna nauka, doskonale ten mecz pokazał nam to, co może się dziać w sezonie. Bardzo nam zależało, żeby zagrać co najmniej jeden sparing z wyżej notowanym przeciwnikiem, żeby hala była pełna, żeby przeciwnik był wysokiej klasy, żebyśmy wiedzieli, jak to będzie w sezonie grać przeciwko naszej pelpliskiej publiczności, która tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, patrząc na zeszły sezon, dopingowała głośniej i ludzi na hali było więcej. Ja mam nadzieję, że ten trend się przedłuży na obecny sezon. Nie ma co ukrywać, że Mike też jest takim magnesem dla kibiców. Ja myślę, że będzie dobrze w najbliższym sezonie. Ale prawda jest taka, że czy będzie dobrze, czy będzie źle, na pewno nasz zespół będzie grał widowiskowo i będzie wesoło. Mike Hicks, jak to się stało, że będzie on grał dla pelplińskiego zespołu? Przede wszystkim Mike jest w takiej sytuacji, w której już nie szuka jakichś specjalnych wojaży po naszym kraju, bo oferty miał. Natomiast ceni sobie stabilność. W zeszłym sezonie w Polfarmie Starogardański nie był wiodącą postacią. I na pewno brakuje mu powrotu do takiego typowego grania, do tego, aby on tak naprawdę decydował o obliczu zespołu, bo to jest taki gracz, który się do takiej gry i do takiej roli nadaje. Kilka lat naprawdę budujemy już markę naszego klubu. Oprócz tego poziomu sportowego, mówi się w środowisku koszykarskim o tym, że w Pelplinie organizacja klubu jest jak na drugą ligę, na bardzo wysokim poziomie. Ja grałem w pierwszej lidze, grałem w Ekstraklasie i mogę śmiało powiedzieć, że nasz klub organizacyjnie jest na poziomie pierwszej ligi. Dodatkowo z Przemkiem Bielińskim, z prezesem klubu, znamy się z Majkiem już bardzo długo, bo robiliśmy związane z koszykówką rzeczy razem już od wielu lat. Zadzwoniliśmy do Adama Siemieńskiego, jego agenta, on wyraził wstępne zainteresowanie i tak się potoczyły się losy tego transferu. Oczywiście musieliśmy dodatkowo zaangażować naszych sponsorów troszeczkę, aby ten transfer się udał, ale też musimy być świadomi, że ten transfer przyniesie nam plusy nie tylko typowo sportowe, ale Mike jest osobą otwartą, która rozmawia z ludźmi, która buduje show tak naprawdę wokół meczu, wokół całego klubu. Ja sam pamiętam, jak grałem razem z nim w Polfarmie Starogard, kiedy przed treningami odbywały się WF-y dla dzieci.
on jako jeden z niewielu potrafił wyjść, bez proszenia o to, wyjść do dzieci, zacząć z nimi biegać, rozgrzewać się, grać w koszykówkę, uśmiechać się i to jest super i tak naprawdę naszym, oprócz typowo sportowego celu, naszym celem jest tak naprawdę zachęcanie dzieci do uprawiania koszykówki, do ruchu i Mike w tej roli, aby nam w tym pomóc, naprawdę odnajduje się świetnie. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.